Dobra, żeby nie zaniedbać, to te filmiki takie po przebudzeniu to już musi być pewna tradycja na tym vlogu. Śniadanie zjadłem dzisiaj. Takie, to co zostało z wczoraj. Dodałem sobie humusa z buraczków ćwikłowych. No ale to tak tyle. Nie wiem co dzisiaj zaplanuję, ale chcę ten dzień w miarę aktywnie przeżyć. Wstałem po 9 godzinach snu, już nie mogłem więcej, chociaż wczoraj planowałem, że prześpię cały dzień, ale jednak tego nie potrzebuję, a po drugie to łóżko jest jednak słabo wygodne i plecy czuć, jak się tak pośpi w kamperze dłużej. Także coś dzisiaj pewnie zrobimy fajnego, albo nic. Zobaczymy, może na basen się wreszcie wybiorę, bo już dawno nie byłem i teraz idę do Ikei, bo muszę toaletę poranną wykonać i kończę już, bo muszę jeść. Także zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. No, witam was podobnie w studiu. Byłem chwilę w Ikei, podpisywałem na wiadomości. Miałem dzisiaj jechać do Nowej, sobie ogarnąć jakiś abonament na telefon, ale jak na razie mi się nie chce. Za to wpadłem na genialny pomysł. Kupiłem na promocji ręcznik plażowy, ale stwierdziłem, że jest za duży i postanowiłem go obciąć. I widzicie, takie farfocle powstały, bez sensu. W ogóle zjebałem ręcznik. A miałem sobie iść na basen z jakimś małym ręcznikiem, a teraz to mam tylko takie farfocle. Taka krótka dygresja, chciałem się z wami podzielić. Jestem zniesmaczony i nie wiem nawet, czy pójdę na basen. Na razie idę do Bonusa zrobić zakupy. Dzisiaj otwarte. Wreszcie ten Bonus mi się udało złapać, chociaż nie wiem, czego te drzwi są takie zablokowane, ale udało się wreszcie złapać taki dzień, gdzie jest w Bonusie otwarte. Także całkiem przyzwoicie. Jestem zadowolony. Kawka z Afriko. Mówiłem wam już kiedyś o tym, że w Bonusie kawka z Afriko jest całkiem przyzwoita. Ta Gawalia smakuje tak całkiem przyzwoicie, chociaż jest końcówka, widzę, niezbyt ciepła to kawa, mleka nie ma, czyli no, tak jak po wejściu Costco na Islandię, tak mniej więcej funkcjonuje cały Bonus, że wszystko jest już prawie na wykończeniu i na umarciu, ale dzisiaj specjalnie dla was pokażę wam, jak ja się poruszam po sklepie, bo to jest istotne. Przede wszystkim omijam te wszystkie area, te miejsca w środku, nie? O, może odwrócę kamerę, żebyście widzieli, jak ja idę. Tak, jeśli się idzie po Bonusie, to się omija te wszystkie półki zapakowane tą całą pszenicą. Ale kurde, jak to oglądam, to aż się chce mieć gimbala, nie? No, dzisiaj się zastanawiam nad tym, żeby go kupić. Wchodzę do lodówki najpierw. To są mięska. Nie interesują mnie te przetworzone mięska w ogóle. Raczej się skupiam nad tymi. Ale to jest owieczka. Owieczka jest droga. Tutaj jest jakaś marynowana. Ona jest niezbyt ciekawa. Jest mleczko na biały. Czasem można, choć nie polecam. Jajka. Widzicie, ceny są kolosalne. 20 zł za 12 jajek tutaj na Islandii. I tak ogólnie parówy można by było kupić, ale chodzi mi o mięso mielone. Nie ma. Nie ma. Jest tylko nojta. Nojta to jest wołowina, a nie ma świni. Chodzi mi o grisę. Grisa kioty. Jest grisa, ale nie ma grisa haka, czyli mielonej. Jest zali, ale nie ma z Bonusa. A ta zali to jest to samo co Bonus, tylko że jest ona droższa. Prawie dwa razy. A ali to jest to samo co Matflug i oni robią dla Bonusa wszystko. Także pewnie kurde Bonus po wejściu tego Costco już powoli będzie wymiękał, bo kiepsko tu cokolwiek kupić. Dalej. Drugą areą, jaka mnie interesuje,
to mrożonki, ale mrożonki takie typowo warzywne, jeśli już. To jest właśnie coś takiego. Te rzeczy mnie interesują. Głównie to takie pakowane po kilogramie, które się nadają do szybkiego przyrządzenia i to jest mój faworyt Woku Mix jakiejś produkcji takiej Euroshopper, to jest angielska sieć, ale to jest świetne. No i tam Area taka już warzywna, tam czasem można skoczyć, ale ceny są dość wysokie, trzeba wiedzieć precyzyjnie co się chce kupić. I tak mniej więcej wygląda podróżowanie. Czasem jeszcze udaje się do takiego miejsca, gdzie można jakieś tłuszcze kupić, oliwę z oliwek czy coś i nic więcej. Przyprawy jeszcze ewentualnie. I nic więcej w sklepie mnie nie obchodzi. Ale z tego co widać, pewnie będę miał ciężko cokolwiek dzisiaj kupić. Hej, witajcie moi drodzy. Jesteśmy teraz pod siedzibą WIS-u. To jest taki ubezpieczyciel. Taki jak PZU pewnie u nas, bo to taki narodowy islandzki, ale nie tak jak u nas, tutaj jest naprawdę tanio i najlepsze oferty na ubezpieczenia mam chyba w WIS-ie. Tak wam pokażę dookoła jak to wygląda, może odwrócę aparat. Tu jest coś takiego jak Orange, ale to nie jest ten Orange, który się kojarzy ludziom w Polsce. Taka czynnica industrialna Islandii jest całkiem fajnie i tak sobie wchodzimy tutaj i powiem szczerze, że fajnie jest, bo nie wiem czego te drzwi się zacięły, za tyle ciekawie, że jest pięknie, w takim biurze jest cudownie, w takim WIS-ie i kawka z Afryka, jak wszędzie. Jestem teraz w takiej innej dzielnicy, blisko Kringlana, to jest takie duże centrum handlowe. To jest Siowa. To jest kolejny ubezpieczyciel, który mnie dzisiaj interesuje. Widzicie, powiedzieli mi, że kurde, muszę za drugie auto płacić tyle samo, co za jedno. Czyli sprawa jest taka, że muszę sobie rejestrację sprawdzić przed wejściem tutaj. SP025. Taka jest moja rejestracja. Zapamiętajcie, bo ja zapomnę. I sprawa jest tego typu, że kurde, jak mam za kampera płacić tyle, co za to auto, którym jeżdżę, chociaż kamperem wcale nie jeżdżę, to w ogóle mi się nie uśmiecha w żaden sposób. Nie wiem, kolejka jest straszna tutaj. Jesteśmy w takim centrum wieżowców islandzkich. Tak wygląda największy budynek w Islandii. A powiem, że nawet robi wrażenie, jak się tak stoi koło niego. To jest Kopavogur, taka dzielnica. A tutaj jesteśmy pod bonusem, pierwszym upadłym, skąd jest ekspansja Costco. Widzicie, tak kasy wyglądają wywalone z bonusa, wszystko pozamykane, póki kurde rozebrane, tam już nic nie ma. A tu był jeden z najlepszych bonusów, tyle po nim zostało. I tak naprawdę wam powiem, że nie wiem, czy być załamanym, czy nie. Bonus to był najtańszy sklep, jak dotychczas na Islandii, przed przyjściem Costco. Ale teraz to już tak, kurde, się trochę posypało. Ja to i tak lubię w tym bonusie kupować, ale jak widzieliście, przedtem nie było mięsa. Są pustki na tych półkach. Tutaj najlepszy chyba bonus, jaki był na Islandii, jest zamknięty. Także nie mam pojęcia, do czego to wszystko zmierza. Ale uwaga, jeśli ten kanał oglądają jakieś dzieci, to proszę, żeby zakryły uszy, bo za chwilę będzie niecenzuralny wyraz. Uwaga, jestem wkurwiony. Dobra, już skończyłem. Chodzi o to, że kupiłem sobie tego kampera, nie? Wiecie, bo śpię w nim i tak content teraz wygląda z tym kamperowaniem. Ale debil, który mi sprzedał tego kampera, po prostu nie załatwił albo ktoś wcześniej formalności. On nie jest jako Husbitl, tak się to nazywa, kamper tutaj po islandzku. I nie jest to załatwione w papierach i on figuruje jako zwykła furgonetka. I tak, to, że jest zabytkowy, to nie ma znaczenia, bo żeby samochód był uznany za zabytkowy, to musi być
musi mieć 25 lat, to jest jeden warunek, ale drugi to musi być to zwykły osobowy samochód, więc wtedy płaci się 10 tysięcy koron, czyli jakieś 300 zł na polskie ubezpieczenia za rok. A więc to jest oferta zarąbista jak na Islandię, tylko ciężko taki samochód wyhaczyć. A druga sprawa jest tego typu, że płaci się 35 tysięcy, jeśli to jest camper, zarejestrowany jako camper, ale ten jest zarejestrowany jako zwykła furgonetka i to, że on funkcjonuje jako camper, to nie ma znaczenia, bo nie jest tak wpisany w papierach i opłaty są normalne jak za zwykły samochód, czyli jakieś 3,5 tysiaka na rok na polskie, ponad 100 tysięcy koron, kurde, za tego. I teraz mam dwa samochody i za dwa muszę płacić ubezpieczenie albo załatwić jakoś te papiery, albo jeden sprzedać. Także wiecie, dlaczego użyłem niecenzuralnego wyrazu dzisiaj. Ale szkoda mi tej Biedronki tak naprawdę. Znaczy, to jest bonus, to nie jest Biedronka, ale taka Biedronka, taka islandzka, nie? Taki fajny ten sklep był. Dobra, jadę dalej. Tyle chciałem z wami poruszyć kwestii tutaj, teraz. Tak szybko z ręki, bo jestem w kolejnym bonusie i też za bardzo nie ma w czym wybierać, także za specjalnie nie ma. W tym stoisku mięsnym to pustki już są, jak sami zobaczcie. Tutaj jest takie małe, także tego jest, ale nie ma na przykład tego mięsa mielonego, które jest takie typowo bonusowskie. Ja sobie tu wyniosłem, bo poprzedni filmik się nie nagrał. Kupiłem sobie boczuś mielony, on jest tani w bonusie, i kupiłem sobie nojtę, czyli wołowinkę. Dzisiaj będę jadł, jest mniejsza zawartość tłuszczu, ale nadgonię czymś innym. Pewnie sobie wezmę jeszcze na przekąskę awokado. Widzicie, są takie itemy po 50 koron zawsze tutaj do sprzedania. Cała wyprzedażowa taka hala jest w bonusie, także te awokado nie są złe. Chociaż nie wiem do końca, takie niektóre miękkie, a miękkie awokado jest zgnite w środku. Jeszcze to przejrzę dokładnie, czy one się nadają. Jak się nadają, no to wtedy wezmę. Ale to jest chyba schyłek powoli tego bonusa, bo w każdym bonusie już jest powoli dziadostwo. Nie ma tych bestowych takich produktów i chyba Costco zaorało bonusa. Okej, moi drodzy, jestem z powrotem w kamperku i teraz szybkie odpakowywanie tych całych fantów z bonusa. Mamy jedną reklamówę. Ogólnie to wszystko kosztowało tak gdzieś koło 100 na polskie, żebyście mieli przeliczenie, jak wyglądają ceny tutaj na Islandii. Kupiłem sobie takie ciepłe, niby wełniane skarpety, ale jak potem sprawdziłem, to zawartość wełny to jest w nich 5%, także szału nie ma, sam poliester. I tak, i kupiłem sobie dwie wody mineralne z bonusa o smaku cytrynowym. Mięso wołowe, o którym wam mówiłem, które zaraz usmażę w ten sam analogiczny sposób jak wczoraj boczuś. Trzy paczki awokado, awokado po przecenie i papryka też po przecenie. I jeszcze poprzednio, jak byłem, to kupiłem sobie sól, bo jednak stwierdziłem, że samą tą przyprawą nie da rady nadrobić. Oliwę z oliwek i kupiłem sobie te warzywka, które teraz będę smażył. Może dzisiaj nie będę tak pokazywał całego procesu smażenia, analogicznie jak wczoraj będę przyprawiał i smażył, tylko że użyję oliwy z oliwek. Dlaczego ja tak smażę, gotuję i w ten sposób to wszystko robię? Przede wszystkim w dietetyce jest ten problem, że to wszystko jest cholernie zawiłe, a ludzie chcą się odchudzać w prosty sposób. Chcą mieć proste modele, jak to zrobić w łatwy sposób. Dlatego też postanowiłem mieszkać w tym kamperze. Trochę to rozważałem i teraz właściwie też mam klucze do mieszkania, gdzie mógłbym pójść i mieszkać sobie w naturalny sposób, ale myślę, że takie mieszkanie w kamperze powoduje pewien efekt prostoty, który będzie potrzebny potem komuś, kto by się chciał czegoś nauczyć z tego filmiku o żywieniu.
Chodzi o to, żeby w łatwy, szybki sposób przygotować posiłki w miarę, w miarę dietetyczne i w miarę na cały dzień. Żeby to była szybka akcja, a jednak żeby to było praktyczne. I to jest cały cel, żeby człowiek w prosty sposób mógł wiedzieć, ma zrobić to, to i to, to ci zajmie tyle i tyle, to jest proste, stary, dasz rady, ja dałem rady, ty też jesteś w stanie, nie? Bo najczęściej to jest tak, jak dzisiaj pojawił się komentarz typu, że smażenie na oleju kokosowym nie jest toksyczne. Wiadomo, że jest takie ryzyko, nie? Ale jest to lepsze od frytek z maka, nie? A przeciętny człowiek, przeciętny ja, wybieram fast foody z Ikei, czy jakąś gównianą, odgrzewaną pizzę, która ma 36 miesięcy terminu przydatności z Costco i wtedy się nie zastanawiam, czy to jest w ogóle dietetyczne. Także lepiej się potruć trochę olejem kokosowym smażonym w woku, chociaż to nie jest typowe smażenie. Jak Wam mówiłem wczoraj, ja bardziej duszę niż smażę. Ale lepiej się wolę trochę tym potruć, niż tym olejem nie wiadomo jakiego pochodzenia i nie wiadomo ile lat czy miesięcy używanego w tych fast foodach. Także to jest taka opcja, taki wybór, taki dylemat. Wiem, moi drodzy, obiecałem Wam, że pokażę Wam to wszystko na gotowce, ale zobaczcie, jak te warzywka pięknie wyglądają w tym woku. Jakie to są w ogóle piękne warzywka specjalnie na woka. Co prawda nie łapię trochę ostrości, ale tego. Jak ja wrzucę do tego tę wołowinkę, to będzie naprawdę wyborne. Dlatego powiem szczerze, że te warzywka, które są w bonusie, te do woku, to jest chyba jedna z lepszych opcji warzywnych. Jeśli nie wybieramy świeżych, ja jeszcze dokroję tutaj tę paprykę, którą sobie kupiłem, ale te warzywka są cudowne. Dodam do tego mięska i tak naprawdę będę miał fajny, zbilansowany pokarm, który będzie zasobny w tłuszcz, białka, bo tak naprawdę wołowinka ma świetne białka i będę miał dość błonnika, który pozwoli mi zrobić wyborną kubkę, bo błonnik, wiecie, to jest to całe tworzywo, które tworzy taką strukturę warzywka, nie? I tam są też jakieś węglowodany, które będą niezbędne dla pracy mózgu, bo tyle tylko węgli jest potrzebne. Tego nie trzeba tak dużo wpierdzielać. Kurde, musiałem wejść jeszcze raz. Zobaczcie, jak to wygląda po dodaniu wołowinki. To naprawdę, kurde, już jest taki naprawdę chińszczyzna jakby z woku, nie? Tak sobie wyobrażacie chińszczyznę? Nie, chińszczyzna nie do końca tak wygląda. Pamiętam, jak byłem w Azji, na Tajwanie, byłem na takim nocnym bazarze, nocny market to się nazywa, z jedzeniem. Kurde, jak tam chińszczyzna pachniała, jak ona wyglądała. W ogóle a kalmar pieczony w cieście kokosowym, to jest coś. Ale tylko tyle chciałem dodać. To jest piękne, po prostu jest piękne. Jest tego dużo, na 2 dni, myślę. Dodałem bardzo, bardzo dużo oliwy. Chyba z 200 gram jeszcze kokosu dorzucę, nie wytrzyma, muszę. No. Hej, hej, to znowu ja. No nie omieszkałem jeszcze raz wejść, żeby Wam pokazać, jaka jest różnica między takim smażeniem w woku, a tradycyjnym smażeniem. Zobaczcie, ile tu jest wody. To jest pewna forma duszenia. To jest, co prawda jest tej oliwy trochę, ale to nie jest oliwa sama, to jest woda. Woda, która uwalnia się z tych warzywek, woda, która jest w mięsie. Ja to tak naprawdę tylko ścinam, te białka. Nie chodzi o to, żeby przysmażyć mięso, nie wiadomo jak, tylko o to, żeby się te białka fajnie ścięły. Już pewnie ostatni raz wchodzę. Mamy to już gotowe. Proszę o kamerę. Tak to wygląda. Kurde, z hummusem tradycyjnym. Teraz, tym razem, już tamte buraczki mi zbrzydły z rana. Także ja sobie to teraz zjem w spokoju i pójdę do Ikei załatwić potrzeby fizjologiczne i zmontować ten filmik. Jeśli się Wam podobało, liczę na subskrypcję, bo przedwczoraj miałem
365, a dzisiaj już miałem 364, także ktoś uciekł. Wolałbym, żeby była tendencja zwyżkowa niż upadająca. Taka dygresja. Na razie.